Powodem tego, że zgłosiłam się na zabieg, była kolejna szansa, którą dostałam od pana doktora na to, by poprawić moją sytuację w związku z nietrzymaniem moczu. Z problemem zmagam się od bardzo wielu lat, tak naprawdę od 2013 roku. Mam za sobą wiele zabiegów nieudanych niestety, które nie zdały egzaminu. Dlatego jest to dla mnie kolejna szansa na to, żeby poprawić mój komfort życia. Właśnie jestem po badaniu pacjentki, oceniałem ultrasonograficznie ruchomość cewki moczowej i taśmy, które były zakładane wcześniej. Taśmy swojej roli nie spełniłem. Były usuwane, zakładane ponownie, ale pacjentka nadal ma nietrzymanie moczu takie potężne, bo ma się kilka wkładek dziennie. I u pacjentki planujemy wykonanie ostrzykiwania okołocewkowego kwasem polikaprolaktonowym, które to ostrzykiwanie jest wskazane u pacjentek, gdy operacje takie, no, tradycyjne operacje, które wykonywane są powszechnie w wysiłkowym nietrzymaniu moczu, są nieskuteczne. I tutaj na badaniu USG widać bardzo ładnie pozycję taśmy, która jest prawidłowa tak naprawdę, ale swojej roli nie spełnia. Długość cewki moczowej, a kwas polikaprolaktonowy będziemy podawali w okolicy tuż przed szyją pęcherza moczowego, co będzie bardzo dobrze, ładnie widoczne w cystoskopii. Także zapraszamy pacjentkę do zabiegu. Pierw wykonamy znieczulenie miejscowe, takich zwojów przepęcherzowych. Dzięki temu cały zabieg będzie bezbolesny i tak naprawdę jest krótki zabieg, który daje bardzo fajny efekt. Tak wygląda ta maszyna, to jest jednorazowy cystoskop. Na ekranie widzimy wszystko, możemy podłączyć ją do innego ekranu większego, ale nie ma takiej potrzeby, także zrobiliśmy to w taki właśnie sposób. W tej chwili wykonuję zabieg cystoskopii, oceniam ściany pęcherza moczowego i miejsca, gdzie będziemy wkuwali igłę, którą podamy kwas polikaprolaktonowy, będzie w pobliżu szyi pęcherza moczowego. Pani ma trochę zmienioną anatomię cewki moczowej przez zabiegi, które pani przeszła i dla nas ta informacja jest bardzo istotna. Po zabiegu wykonaliśmy kolejne USG oceniające, jak implant rozlokował się wokół cewki moczowej i widzimy tutaj bardzo fajnie obraz, taka kuleczka, to jest właśnie implant w okolicy szyi pęcherza moczowego i tu drugi implant troszeczkę wyżej, tu nie ma takiej idealnej precyzji. No i zobaczymy, no bo USG pokazuje nam oczywiście w 2D jedynie jaka sytuacja, ale podstawą jest klinika, czyli to, co pacjent sądzi o efekcie zabiegu, na który bardzo mocno liczymy.